Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Martyna Romanowicz, jestem psycholożką i tworzę również w różnych dziedzinach artystycznych, jak już pewnie niektórzy wiedzą. Dzisiaj chciałabym się przyjrzeć pewnemu dualizmowi strategii tworzenia. Czyli są dwie równoległe strategie, które są jakoś ze sobą sprzeczne. Jedni mówią, żeby do działania podchodzić spontanicznie, inni, że bardzo ważna jest rutyna i wierność zadaniu. Charles Bukowski na przykład, znany poeta, radzi w swoim wierszu, żeby nie zmuszać się do tworzenia, ale działać pod wpływem weny. Cytuję. Jeżeli samo nie wyrywa się z ciebie na przekór wszystkiemu, nie rób tego. Inni z kolei podkreślają wagę nawyku i codziennych godzin wyznaczonych na tworzenie, nawet jeśli nic nam nie przychodzi do głowy. Kto czytał drogę artysty Julii Cameron, ten wie, jak bardzo zachęca do tak zwanych porannych stron, czyli zapisywania wszystkiego, co przyjdzie nam do głowy codziennie rano na minimum 3 stronach. W tym podcaście postaram się trochę rozjaśnić ten konflikt i może pogodzić ze sobą te dwie pozornie sprzeczne drogi. Zarówno jedna, jak i druga mają sprzyjać płynności procesu twórczego, kreatywności, dostępności do oryginalnych pomysłów, czy zapobiec tak zwanej blokadzie twórczej. O blokadzie lubię mówić jako o informacji, że jest coś w nas do zaopiekowania, zauważenia. Coś w nas woła, żeby się zatrzymać i temu przyjrzeć. Ile ludzi, tyle historii i tyle przyczyn blokady. Wiele osób zgłasza się do mnie właśnie wtedy, kiedy czują, że utknęli, a to, co do tej pory działało, już nie działa. Jak to na psychologa przystało, zapytana o to, co powoduje blokadę twórczą i jak sobie z nią radzić? Odpowiem oczywiście, zależy. Różnorodność przyczyn jest duża, dlatego postanowiłam je nieco uporządkować. Na podstawie własnych obserwacji w pracy z twórcami podzieliłam źródła blokady na 4 kategorie. Głębokie, nagłe, nawykowe i kosmetyczne. Szczegółowo opisuję je w moim e-booku Odblokuj się twórczo, który jest dostępny do kupienia na mojej stronie. Link zamieszczam w opisie. Pierwsza osoba poza Elizą, którą pozdrawiam, pierwsza osoba, która skomentuje ten podcast, otrzyma e-book za darmo. Najogólniej powiem, że te głębokie i nagłe blokady wymagają raczej oddziaływania specjalistycznego i często farmakologicznego. A nawykowe i kosmetyczne potrzebują raczej zmiany przyzwyczajeń czy środowiska na bardziej wspierające. Wymagają jakiejś lektury, książki, a w przypadku kosmetycznych blokad to może pomóc nawet zwykły spacer, mała wycieczka, przestawienie mebli w pokoju, przesunięcie godzin pracy i tym podobne. I tymi blokadami właśnie dziś chciałabym się zająć. Wróćmy do konfliktowego duetu, czyli do pana zmiany i pani stałości. Może być też odwrotnie, jeśli chcesz pani zmiana, pan stałość. Jak tu pisać, gdy brak weny? Zmiana mówi, idź się przejdź. Stałość mówi, trzymaj się porannego pisania, mimo wszystko. Jak ich pożenić? Myślę, że można znaleźć złoty środek. Być może leży on w zgodzie na to, że wszystkie potrzeby naraz nigdy nie będą zaspokojone. Jeśli boli nas brzuch, raczej nie jest wskazane pisanie wtedy artykułu. A jeśli po prostu nam się nie chce, bo jest pochmurno za oknem, może warto rozważyć rozgrzewki, które pobudzają nasz umysł, takie jak spacer, taniec do ulubionej piosenki, szybka przebieżka wokół bloku, krzyżówka, czy rysowanie kół na kartce. Czyli decyzję pomaga tutaj podjąć priorytetyzowanie potrzeb.
dość skomplikowane słowo. Prościej mówiąc, pomaga rozpoznanie tego, co jest obecnie dla nas ważniejsze. A jeśli uznamy, że na ten moment ważniejsze od remontu łazienki jest wrócenie do formy twórczej, możemy rozważyć kilka wskazówek. Najpierw o zmianie. Co kiedy tracimy początkową ekscytację nad dziełem? Rozbudzenie emocji może się zadziać pod wpływem wielu sposobów. Jednym z nich jest podróż. W środowisku, w którym problemy wydają się bliskie, są widziane w bardziej konkretny sposób, co zawęża nasze rozumowanie i ogranicza wyobraźnię. Nieznane otoczenie pobudza ją. Niewiedza jest zaś prokreatywna, a zmiana doprowadza do wglądu częściej niż wgląd do zmiany. Po prostu, jeśli coś nie działa, spróbuj inaczej. Podróż jest też dobra ze względu na możliwość odcięcia się od rozpraszaczy. Wyrywa umysł ze znanego wzorca i nawet trochę nas zmienia. Wracamy z przewietrzoną głową i ochotą na niewracanie do jakiegoś niezdrowego nawyku. Zmienić można również ustawienie biurka, kolor ścian, kupić sobie kwiatka o pobudzającym kolorze. Można też nieco skorygować schemat działania, na przykład zamiast pisać na komputerze, możemy na kartce, albo zmienić porę z porannej na południową przed przystąpieniem do pracy, przebiegnąć się z psem, zrobić małe zakupy. Połóż sobie pod stopami miękką poduszkę albo właśnie twardą piłkę i zobacz, czy nowe doznania pod stopami pomogą ci się skupić. Nieco inny może być również kontekst. Rick Rubin proponuje zaśpiewać miłosną piosenkę tak jak modlitwę albo w innym stylu, na przykład mocniejszym albo właśnie łagodniejszym. Pomocne może być zaczerpnięcie z innych obszarów artystycznych. Jeśli na przykład zajmujesz się muzyką, wybierz się do muzeum. Jeśli piszesz, możesz spróbować coś namalować, żeby oddać emocjonalny charakter tego, co chcesz napisać. A kiedy zrobisz już te wszystkie czary mary i wreszcie ci się zachce tworzyć, podsycaj ten płomień. W swojej pracy w gabinecie często obserwuję bardzo duży zapał u osób, z którymi zaczynam spotkania. Wprowadzają wiele zmian, rzeczy odkładane przez wiele miesięcy nagle robią się wręcz same i to szybko. I nagle okazuje się, że to staje się łatwe i dostępne. Po kilku spotkaniach entuzjazm jednak spada i czasem obserwujemy powrót do poprzednich nawyków. Nie mówię tego po to, żeby narzekać czy żeby krytykować. To dobrze, że entuzjazm się pojawił i super, że wprowadzamy zmiany pod ich wpływem. To tylko pokazuje, że opadanie entuzjazmu jest procesem równie naturalnym jak jego wzrost. Dlatego teraz opowiem o działaniach pomocnych w utrzymaniu motywacji. A spodobało mi się, jak o motywacji powiedziała psycholożka sportu wspierająca IG Świątek, Daria Abramowicz. Powiedziała, że motywacja to mięsień. Czyli najzwyczajniej w świecie może się zmęczyć. Zwłaszcza jak go wyeksploatujemy pod wpływem wczesnej euforii, mięsień potrzebuje odpoczynku. No i teraz o stałości. Nic się tak z nią nie kojarzy jak dyscyplina, która niestety nie dla wszystkich oznacza coś pozytywnego. Myślę, że warto to zmienić, zwłaszcza jeśli jest ona związana z przyjemnymi praktykami, na przykład wystawianie się na słońce po przebudzeniu, łagodne ćwiczenia fizyczne, czy otwierające dzień powolne śniadanie. Jak napisał Rubin, cytuję, dyscyplina nie oznacza braku wolności, lecz stanowi harmonijną relację z czasem. Odpoczynek wymaga planowania, podobnie jak nasza praca. A gdzieś w internecie zatrzymała mnie mądrość, że to praca jest wyrazem odpoczynku, a nie odpoczynek ewentualnym wynikiem pracy. Powyższe wskazówki są propozycjami, które nie muszą się u każdego sprawdzić. Stąd tak duże nagromadzenie słów może. Jednak zachęcam do eksploracji, do próbowania różnych metod, aby znaleźć te, które najlepiej pasują właśnie do ciebie.
Chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę i czerpanie przyjemności. W przeciwnym razie, tu znowu zacytuję Bukowskiego, nie rób tego. Podsumowując, można powiedzieć, że chodzi o to, żeby stała była zmiana. To znaczy, żeby w swoich stałych, rutynowych działaniach dać trochę wolnej przestrzeni na działania spontaniczne, nieplanowane, czy po prostu na zabawę. Mówiąc metaforycznie, w stabilnym domu z dachem niech będzie przewiew. Nie chodzi o to, żeby zaplanować cały dzień od A do Z. Plan to raczej taka podpórka dla wolności. Dziękuję za posłuchanie podcastu. Wersję pisaną, nieco rozszerzoną, można poczytać na stronie twójpsycholog.pl. E-book Odblokuj się twórczo oraz najnowszy workbook Arkusza na duszę można zakupić poprzez moją stronę internetową lub poprzez wiadomość prywatną. Linki w opisie. Aha, jeszcze zbieżność zdarzeń i historii, które opisuję, jest przypadkowa. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.